Przejdziemy do kolejnego bohatera, w cudzysłowie antybohatera naszych czasów, antybohatera najnowszej polskiej historii, jakim jest Daniel Obajtek. Wszyscy wiemy, że Daniel Obajtek jest szefem Orlenu, wszyscy wiemy, że sprowadzał Europę z Rosji, wszyscy wiemy, że sprzedał sojusznikom Rosji zarabia i węgier e, o, część polskiej grupy lotos wielu z nas wie również, że mimo sankcji e, zarezerwował sobie dużą ilość ropy w Rosji pan Obajtek również w tym roku e, no ale e, są jakby e, w jego historii osobistej i zawodowej rzeczy rzeczy o których nie wiemy rzeczy Równie ciekawe, nawet jeszcze ciekawsze, choć może mniej malownicze, niż na przykład te wyzwiska, którymi obrzucał obajtek swojego wuja na początku swojej biznesowo-kryminalnej kariery, o których pisała Gazeta Wyborcza, ja tutaj nie będę powtarzał tych wulgaryzmów, tego rynsztokowego strumienia świadomości, są rzeczy, o których nie wiemy, a które są nie mniej interesujące, bo jeśli myślą Państwo, że taki. Nawet taki szkodnik jak Obajtek ma jakąś, jakiś limit szkód, który może wyrządzić, i że nie wszędzie, gdzie się poruszał, nie wszędzie, gdzie przebywał, siał zniszczenie, no to się Państwo mylą. No najwyraźniej dla Daniela Obajtka takich granic nie ma. Daniel Obajtek zanim trafił do. Do Orlenu był prezesem Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. I to Kaczyński zrobił go szefem tej Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, jak tylko doszedł do władzy. Jak to dokładnie wyglądało? W 2015 roku Daniel Obajtek został pełniącym obowiązki, został pełniącym obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a 13 stycznia został prezesem tej agencji. To co teraz widzimy właśnie, to jest skan z, ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokładnie ze strony która archiwizuje znikające z internetu pod strony ta strona którą widzimy zniknęła ale tak zwane archiwum internetowe web archive e, tę stronę zarchiwizowało i e, co się dzieje w agencji rozwoju i modernizacji rolnictwa kiedy obajtek zostaje jej prezesem e, obajtek wyrzuca 304 kierowników powiatowych 304 kierowników oddziałów powiatowych agencji z ogólnej liczby 314, czyli było ich 314, a zostało 10. Całą resztę obajtek wyrzucił, zastąpił ich swoimi ludźmi, a do tego doszły niesłychane, zaskakujące problemy z systemem informatycznym. Teraz właśnie widzimy fragment artykułu gazety Dziennik. Dziennik Gazeta Prawna, gdzie jest właśnie o tym mowa. I te problemy z systemem informatycznym powodują, że agencja nie wypłaca rolnikom unijnych dopłat na czas. I paraliż trwa przez następne miesiące, co dla rolników stanowi katastrofę finansową. No ale nie tylko dla nich. Kłopoty przeżywają również główni producenci traktorów w Polsce. Na przykład w sprawozdaniu za rok 2017 spółka Ursus SA odnotowuje spadek sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że rolników nie stać na ciągniki marki Ursus, gdy nie dostają dopłat. I za właśnie pokazuje nam fragment sprawozdania z działalności grupy Ursus, gdzie czytamy, że grupa pisze na dzień dzisiejszy Realizacja płatności z budżetu w dyspozycji Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wynosi tylko 7% z przyznanych na ten cel 9 miliardów 800 milionów złotych. W związku z czym rynek ciągników i przyczep zmniejszył się o ponad połowę, ponieważ rolnicy wstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi do momentu otrzymania płatności. I tak sobie na to patrzymy, no i mówimy, no dobrze, ale to okej, okay, no to może jest wynik po prostu zamieszania. Wyrzucili swoich, znaczy wyrzucili z fachowców na ich miejsce, postawili swoich kolegów, nic nieumiejących, no ale ci koledzy teoretycznie powinni się czegoś po drodze nauczyć, a jednak zamęt spowodowany przez obajtka trwa i trwa. No, trudno uwierzyć, żeby materia ludzka, która się dostała do, do, do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, się nic, niczego w ogóle nie uczyła. Gdybyśmy tak myśleli, to byśmy tutaj właśnie stosowali jakiś taki rasizm w stosunku do ludzi związanych z pisem, przed czym przestrzegał nas pan Robert Ziłkowski. No, najwyraźniej tam jest jakiś jeszcze większy, głębszy problem. Kolejne publikacje mediów no, mają, zawierają treść, jakby informują o zjawiskach po prostu rozpaczliwych. To jest fragment artykułu Gazety Wyborczej, gdzie czytamy to jest artykuł z 2017 roku, gdzie czytamy, że nie wszyscy rolnicy dostali pełne dopłaty za rok 2015, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomyliła się w wyliczeniach. Płatności. A pięć miesięcy później portal Wirtualna Polska podaje, że system informatyczny agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa znowu nie działa. Cytuję pismo wysłane przez wiceprezesów agencji do ministra Rolnictwa, gdzie oni piszą, że stwierdzają bardzo poważne ryzyka związane z realizacją ustawowych. Działań. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie artykuł wirtualnej Polski. I e informatorzy portalu mówią, że to pierwszy wypadek, żeby wiceszefowie agencji pisali, pisali do, e do ministra. Oni przyznają, że e dostali nowy system informatyczny, ale on cały czas nie jest e wdrożony. No, i co na to wszystko Daniel Obajtek? No, nie musi się przejmować, bo dwa miesiące wcześniej przeszedł z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa do koncernu Energa. Czyli narobił potwornych szkód, doprowadził do totalnego paraliżu przekraczającego. Skutki takiej normalnej czystki personalnej. Najbardziej tutaj niezwykła jest ta awaria, ciągła awa, ciągłe awarie systemu informatycznego. I tu możemy sobie powiedzieć: No dobrze, może on po prostu u jakiegoś swojego szwagra czy innego zaprzyjaźnionego gangstera zamawiał te systemy informatyczne, no bo Daniel Obajtek jest człowiekiem z takich właśnie kręgów. No, ale ja jednak zakładam, że jeżeli. Coś bez przerwy nie działa, to jednak przez jeden rok, drugi rok, trzeci rok to jednak to znaczy, że ktoś bardzo ciężko popracował nad tym, żeby to nie działało, że to nie jest tylko skutek zwyczajnego chaosu. I dlaczego nas to wszystko interesuje? No dlatego, że tam, gdzie jeden traci, drugi korzysta. I tutaj możemy właśnie się zastanowić nad celowością. Tego działania. Mówiłem, że to wygląda na skutki konsekwentnego, przemyślnego szkodnictwa. No i możemy teraz spytać, po co ktoś miałby takie szkodnictwo uprawiać. A żeby odpowiedzieć na to pytanie, po co, to spójrzmy na to, kto na tym korzysta. I to, co teraz widzimy, to jest fragment artykułu portalu farmer.pl. Gdzie czytamy, że białoruskie traktory marki Belarus są największym zwycięzcą na rynku w 2019 roku? Albowiem tak się składa, że kiedy rolnicy przestali dostawać dopłaty na unijne, na skutek dopłaty z pieniędzy unijnych, które miała im Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przekazywać dopłaty, dopłaty unijne, dopłaty rządowe, kiedy przestali je dostawać, to przestali mieć pieniądze na zakup nowych zachodnich traktorów i zaczęli kupować traktory z Białorusi. Zapoznali się z marką, przyzwyczajili się, zaczęli się do niej przyzwyczajać. Poszła wieść, że jest taki tani traktor, który można kupić nawet bez pieniędzy z Unii, bez pieniędzy od rządu. Poproszę o kolejny skan. To jest dalszy ciąg artykułu, w którym czytamy, że Białoruskie traktory firmy MTZ Belarus, marki Belarus, zajmują trzecie miejsce pod względem sprzedaży ciągników w Polsce. W 2019 roku Białorusini sprzedali w Polsce ponad 1000 traktorów, wyprzedzając znaną markę Kubota. Jednak z tym sukcesem wiążą się wątpliwości prawne. W jaki bowiem sposób białoruskie traktory zdobywają Polskę? Jak to możliwe, że ktoś się wpuszcza w ogóle na unijny rynek? Przecież emisja spalin w ciągnikach z Białorusi przekracza i to daleko normy Unii Europejskiej zazwyczaj. I w 2020 roku posłanka PO Agnieszka Hanajczyk składa interpelację do ministra infrastruktury i pyta, jak to możliwe, że mimo postanowień, Dyrektywy europejskiej do Polski masowo, stając się liderem rynku, trafiają pojazdy informowane, przede wszystkim pojazdy typu Belarus z silnikami, które mają normy stage 0 albo stage 1, czyli stage 0 albo stage 1. I co oznaczają te normy? Oznaczają, że sprzedaży tych modeli od dawna zakazano w Polsce i w Unii Europejskiej. I Krajowa Rada Izb potwierdza, że ten, problem, że ten problem istnieje. To, co widzimy, to jest fragment artykułu portalu Mani.pl, gdzie mamy taki tytuł: Nielegalne ciągniki w Polsce trują środowisko, a w innych nie ma. No, trują środowisko, bo mają emisję spalin drastycznie przekraczającą dozwoloną. I w 2023 roku kontaktuję się ze źródłami działającymi w branży ciągników. Jeden z informatorów mówi mi, że nowe ciągniki są sprzedawane w Polsce jako używane, i w ten sposób się e, omija e, zakaz importu ciągników, które nie spełniają Unijnych norm. Kiedy rolnik je kupuje, to nie jest tak, jakby kupował ciągnik za granicę i musiał go przeprowadzić przez granicę i zarejestrować w Polsce, tylko dostaje ciągnik nowy, który udaje używany już od dawna w Polsce pracujący. I według mojego informatora, wielka część z tych ciągników jest bezprawnie rejestrowana na Podlasiu. Na Podlasiu w wydziale komunikacji jednego z tamtejszych starostw i informator twierdzi, że byłoby to niemożliwe, gdyby pisowskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie patrzyło na to przez palce i wskazuje informator na Jarosława Zielińskiego, wiceministra spraw wewnętrznych w latach 2015-2019. No tak się faktycznie składa, że Jarosław Zieliński to podlaski poseł i baron PiS, jak również wieloletni faworyt Jarosława Kaczyńskiego. O, właśnie widzimy tutaj fragment artykułu Wirtualnej Polski. Artykuł pod tytułem Zieliński i Kaczyński, tajemnica dwóch Jarosławów. Artykuł przypomina, że Zieliński wielokrotnie kompromitował swoje, swoją partię i ministerstwo, przypomina, że organizował żenujące imprezy. Na przykład zmuszano policjantów, żeby kroili. Dokumenty na konfetti, którymi później posypywano wiceministra z helikopterów, albo na przykład starsze panie tańczyły w girlandach kwiatowych przed obliczem wiceministra Zielińskiego. To miał, ten taniec miał się nazywać Sen Hawajów. Były i gorsze rzeczy. Jak Zieliński odpowiada za policję, pamiętamy, że policja zabiła. Igora Stachowiaka we Wrocławiu były znacznie gorsze rzeczy, a mimo to Zieliński bardzo długo pozostawał na stanowisku. Czytamy tutaj w artykule Wirtualnej Polski, że prezes, czyli Kaczyński ma do Zielińskiego niewytłumaczalną słabość, ale tak jest jeszcze z czasów porozumienia centrum mówi anonimowy polityk PiS zacytowany w tekście trudno mi wyobrazić żeby Kaczyński odwrócił się od Zielińskiego bo Zieliński ma dużą wiedzę o początkach i tworzeniu się porozumienia centrum czyli pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego no i poproszę o kolejny skan no i tak się składa, że pupil Kaczyńskiego-Zieliński jest też w dobrych stosunkach z pupilem Kaczyńskiego Danielem Obajtkiem, który doprowadził do tajemniczej awarii w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, która dziwnym sposobem okazała się niezwykle korzystna dla białoruskich traktorów sprowadzanych do Polski dzięki cichemu poparciu Jarosława Zielińskiego, jak mówi. Mój informator z branży. Tu widzimy Jarosława Zielińskiego, jak błyszczy na gali finałowej Orlenu. Orlen sobie zorganizował konkurs dla Straży Pożarnej, żeby pokazać, jak bardzo jest fajną firmą wspierającą takich fajnych ludzi jak Strażacy, a przy okazji wsparto Jarosława Zielińskiego, pozwalając mu zabłyszczeć na tej, na tej strażackiej gali. Orlen. Wracając do nielegalnego importu traktorów, jak on wygląda od strony urzędowej. W 2021 roku portal, w portal farmer.pl, farmer który już tutaj cytowaliśmy, opublikował artykuł MTZ Belarus, ciągniki bez homologacji i opisał perypetię swojego czytelnika, który poszedł do dealera i kupił nowy model traktora MTZ Belarus. Portal tutaj, tutaj zwraca uwagę na to, że ciągniki są sprzedawane przez sieć dealerską MTZ Belarus jako ciągniki z drugiej ręki. Już mają właściciela, kiedy przychodzi rolnik sobie kupić taki ciągnik, a mimo to te ciągniki mają zerowy przebieg czyli jakby ten Pseudowłaściciel, wirtualny właściciel w ogóle ich nie używał. I czytelnik portalu kupił sobie nowy model traktora MTZ Belarus od dealera oficjalnego i ciągnik był zarejestrowany na dealera, jako na właściciela po prostu. Czytelnik portalu wziął fakturę od dealera, poszedł do miejscowego wydziału komunikacji, żeby sprawdzić, czy rejestracji dokonano zgodnie z prawem i czego się dowiedział. Dowiedział się, że podczas weryfikacji, podczas weryfikacji dokumentów przez kierownika wydziału, dowiedział się, że przy pierwszej rejestracji ciągnika na obszarze Polski nie towarzyszyło jej ważne świadectwo homologacji, zgo, ważne świadectwo zgodności. Żadna też decyzja o dopuszczeniu jednostkowym wydana przez krajowy organ homologacyjny, takie decyzje się wydaje, kiedy można wydać, kiedy nie ma zezwoleń. Tutaj nie było ani zezwolenia, ani decyzji jednostkowej. I do tej sprawy, do tej grubej afery, odnosi się też w innym medium, w tygodniku rolniczym, odnosi się prezes polskiej filii MTZ Belarus, ponieważ białoruska firma ma filię w Polsce. Prezes się nazywa Dmitryj Adamowicz. Tak właśnie wygląda i twierdzi, że białoruskie ciągniki nie mają żadnej wady prawnej. Nie mają żadnej wady prawnej, mówi, a jednak przyznaje półgębkiem poproszę o kolejny skan, że te traktory jednak przekraczają unijne normy emisji spalin. Przyznaje, i próbuje to zatuszować tym, że firma ma przecież ciągniki zgodne z normami Unii Europejskiej, tylko niestety polskich farmerów zwykle nie stać na te modele. Czyli winni są polscy farmerzy, że są biedni i, i dlatego kupują złe, trujące ciągniki, ale firma już wcale nie jest winna, że je oferuje. To wina tych farmerów. Gdyby farmerzy chcieli albo gdyby mieli pieniądze, to przecież kupiliby sobie. Lepszy, nietrujący ciągnik. Taką logikę prezentuje nam prezes firmy sprzedającej trujące ciągniki, pan Dmitrij Adamowicz z Białoruś. Rzecz jasna, nie jest winą polskich farmerów to, że nie mają pieniędzy na zakup dobrych, nietrujących, zgodnych z unijnymi normami traktorów. Winą, winę tutaj ponosi człowiek od którego zaczęliśmy tę historię człowiek który doprowadził do totalnego chaosu w agencji rozwoju i modernizacji rolnictwa doprowadzając do tego że przez kilka lat nie wypłacała ona dotacji nie wypłacała ona dopłat polskim rolnikom którzy przez to byli skazani na białoruskie E, ciągniki. Kto na tym zarobił? Oczywiście Białoruś, białoruska reżimowa firma MTZ Belarus i reżim Białorusi, który ściąga od niej haracz w postaci lega podatków legalnych i, e, i nielegalnych. I znowu można tutaj sobie powiedzieć: no, to jest wszystko e, wynikiem chaosu, czystki. E, po prostu PiS zrobił. E, Bałagan, a sprytni Białorusini zobaczyli w tym bałaganie szansę e, dla siebie. E, ja jednak, e, widząc żelazną konsekwencję w działalności PiS i w działalności Daniela Obajtka, zakładam, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z przypadkiem, że ten przypadek to nie przypadek. Reset obywatelski.